Dobry, witam na kanale Emigracja do Szwajcarii. Chciałem przedstawić swój nowy film, ale wcześniej przypominam o subskrybowaniu mojego kanału, komentowaniu filmów, jak się film podobał, łapka w górę i jednocześnie informuję, że uruchomiłem taką funkcję wspieranie kanału, więc jeśli komuś się podoba moja twórczość i chciałby wspierać kanał, zostać wspierającym kanał, to może to zrobić naciskając przycisk wspieraj. A teraz już zapraszam na film. Żebym ja wiedział, że tak będzie, to w ogóle bym się do tej roboty nie najął. Przyjechałem do nowej pracy. To jest katastrofa. Firma mieści się w garażu, a cała firma to ja i szef. Tu jest taki Land Rover. No i ten Land Rover, że tak powiem, utkwił na podnośniku. Podnośnik miał taką awarię, że jedna strona się opuszczała, a druga nie chciała się opuścić. No i była panika, że się auto przewróci, a kosztuje 250 tysięcy franków. Ale sytuacja opanowana. Coś było ostatnio mówione o szwajcarskiej jakości. O, tak się podłącza pralki od Szwajcarii. Jest wtorek, godzina 9. A ja już nie pracuję, już z pracy zakończyłem. Na takich głupków to ostatnio trafiłem. Grubych kilka lat temu. Też taka była podobna firma, iż szef zachowywał się bardzo podobnie i też nie było żadnych pracowników. Nie, był jeden. Jeden pracownik był w całej firmie. On i szef. Tutaj przyjechałem do pracy, do tej firmy. Od razu mi się nie spodobało, że firma jest w garażu, nie? Był taki budynek tam, który miał na dole garaż podziemny, no i w kilku pomieszczeniach w tym garażu mieściła się ta firma. A materiał gdzieś tam, mieli trzy miejsca wydzierżawione po parkingowej, gdzieś tam tu auto się parkowało, tam w głębi stały kontenery z odpadkami, no masakra jakaś, od razu mi się to nie spodobało. No ale nic, no przyjechałem, to idę do pracy, nie? Przyszedłem, siedzi jakiś koleś starszy i drugi młodszy. Co się okazało? Okazało się, że ten starszy tą firmę założył i kiedyś prowadził. Później przeszedł na emeryturę, jeszcze w biurze siedzi, ale firmą zajmuje się młodszy i mówi do mnie, że ten młodszy to mój syn, to będzie twój szef. Ale jedzie takim szwajcarskim dialektem, że pierwszy raz coś takiego słyszałem. To było w Uster. No tak jakby się szkarnie włączył. Rozumiem co której słowo tylko. Domyślam się, co on mówił. Nie, że zrozumiałem, tylko domyślam się. No ale nic nie mówię na razie. Zobaczymy jak młody, nie? Czekamy na pracowników, to zaraz przyjdą, nie? Ale 7 godzina, nikt nie przychodzi. Pytam się, od której praca się zaczyna? On mówi, że od 7. Ja mówię, a gdzie są pracownicy? On mówi, że nie ma pracowników. Ty jesteś tylko pracownikiem i ja. No, to też mi się już nie spodobało. Ale nic, dobra. No i oczywiście, no to tam wziął jakieś papiery, tu cyk do samochodu, do jego jedziemy gdzieś. No i coś tam gadamy, nie? No i ja w końcu, już po tam którymś zdaniu, mówię do niego,
że ja nie rozumiem jego szwajcarskiego dialektu, żeby mówił do mnie w Hochdeutschu. A ten do mnie tak, aha, aha, mówi, no ty Hochdeutsch lubisz, tak? Aha, aha. I tyle. I to w ogóle nie zareagował i dalej sobie jedzie po swojemu, nie? No to myślę sobie, no to tak, no to trafiłem na głupka. Przyjechaliśmy pod taki budynek, gdzie trzeba było podpiąć prowizoryczne zasilanie, ale zaczął deszcz padać. No on mówi, tu wyciągaj kabel, tu cyk, cyk i musimy podłączyć prowizoryczne zasilanie. No wyciągnąłem kabel, stoję na deszczu przed tą szafką i mówię mu, że jest pogoda niedobra, deszcz pada. No mówi, to normalne, że deszcz pada. Raz pada, raz nie pada, mi mówi. Ja mówię, tak, tylko że ja nie mogę pracować, kiedy deszcz na mnie pada, bo zmoknę i będę chory zaraz. No, mówi, to normalne jest, że deszcz pada. Musimy to zrobić. No to jak tak mi powiedział, to mi już korki wywaliło i wsiadłem do samochodu i siedzę, nie? On popatrzył się i nic nie powiedział. Poszedł i wszystko sam zrobił, nie? Na deszczu. Sam podłączył prowizoryczne zasilanie na deszczu. Skończyliśmy pracę. Za chwilę telefon, że podnośnik się zepsuł, bo to jest taka firma, która prowadzi takie serwisy, nie? Serwis taki. Ktoś zadzwoni, coś tam, pralka się zepsuła, cyk, jedzie pralkę naprawiasz, nie? No i zadzwonił gość, że z warsztatu samochodowego, że za 250 000 franków samochód utknął na podnośniku i nie mogą go spuścić. No, mówi do mnie, to jedziemy tam, to pilna sprawa jest. No, przyjechaliśmy tam do warsztatu, on tam zaczął grzebać, ja pełniłem rolę asystenta, no bo ja się na tym nie znam, tam jakiś podnośnik pneumatyczny naprawić, nie? Niech tam se grzebie, co? Pogrzebaliśmy trochę i nagle słyszę tik, 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 tik. Wiadomość dostałem na telefon, na WhatsAppa. Patrzę, no i kurde, i już byłem zły. Bo co się stało? Napisała do mnie firma, ta ze Stans, gdzie tam kiedyś pracowałem chwilę na stałe, czy ja jestem wolny, bo oni by mieli pracę dla mnie do końca roku. Myślę sobie, niedobrze, niedobrze, tu mi się już nie podoba, tu już widzę, że tu pracy na długo nie będę miał. No ale nic, no. Wysłałem wiadomość do szefa tej firmy w Stans, że no na razie pracę mam, nie wiem na jak długo, ale spróbuję się coś dowiedzieć. No to on mi napisał, dobra, no to dobrze. No i nic, skończyliśmy, po pewnym czasie udało tam się ten samochód spuścić na dół, no i skończyliśmy tą robotę i jedziemy do warsztatu. No i jedziemy, jedziemy. On coś tam zaczął gadać. Jakoś tak coś na temat tej pracy. No i ja widzę, że nadarzyła się okazja. No to pytam go, nie? No jak długo jest ta praca tutaj? A on do mnie mówi tak, że pracy to on ma dużo. Ale czy ja tu będę pracował, ale jak długo ja tu będę pracował, to on nie wie. Czyli co, no nie spodobało mu się to, że ja nie chciałem stać na deszczu jak głupek i podłączać ten prowizoryczne zasilanie, nie? No nic, dobra, no. Myślę sobie, jak tak, to tak. Później tam jeszcze jakieś, pojechaliśmy drzwi naprawić do garażu, co się nie zamykały. Potem pojechaliśmy pralkę naprawić, potem pojechaliśmy zmywarkę naprawić, no i potem pojechaliśmy na warsztat. Ja już przez cały czas kombinuję, jak się z tej pracy wydostać, bo ja chcę tam jechać, gdzie pracowałem, do Stans, bo tam mnie znają, wiem, że tam pracę będę miał, no jak się okazuje, do końca roku. Także no, kurde, sobie myślę, no, jakby to zrobić, no nie mogę dać wypowiedzenia,
No bo tak sobie myślę, nie? Dam wypowiedzenie, no to ta agencja będzie niezadowolona, że wypowiedzenie. Ale widzę, że ten też taki coś nie bardzo już ze mnie zadowolony pierwszego dnia. Myślę sobie, no jak nie będę się za bardzo starał, to może mnie zwolni, nie? No i tak. Przyjechałem dzisiaj do pracy na siódmą. No i on mi mówi, że on mi da tego starego Mercedesa, takiego busa. Ja załaduję tam sobie materiał i on mi pokaże, gdzie jest praca, co mam robić i że mam tam pracować. Sam, a on pojedzie w inne miejsce i mówi, jedź za mną, nie? A to tak, garaż podziemny, wąsko jak pieron, nie? Tu jeszcze stoją te kontenery, tu stoją jakieś lampy stare, tu to. Zanim wyjechałem, no to minęło kilka minut, nie? To nie mam wprawy takim dużym busem, nie? No i widzę, że on na mnie czeka, nie? No dobra, jak czeka, no to znaczy, że że dojedziemy, nie? No ale zobaczył, że wyjechałem, cyk, wyskoczył tu z zatoczki parkingowej i fuch i już go nie ma. Zanim ja dojechałem do ronda, to już nie wiedziałem, gdzie on pojechał. No nic, wracam. Wróciłem do biura, idę do starego i mówię mu, że tu podaję imię gościa, że szybko pojechał i ja go zgubiłem, nie? Ten już coś komentuje pod nosem, coś, że za wolno jechałem, że coś tego, nie? Dzwoni do syna, nie? Dzwoni do syna. A syn coś tam szczeka i ten szczeka i ten, obaj szczekają. Ja nic nie rozumiem, co gadają. Co to za dialekt? Jakiś usterski, ja nie wiem. Pierwszy raz coś takiego słyszę. To jakby się czkarnie włączył. No i w końcu on mi mówi, że syn jest ze mnie niezadowolony. I ja mówię, tak? A mówię, to ja mogę do domu iść. No to iść do domu. No i daję do podpisania godziny, ale nie wiem ile wpisać, nie? Bo przyjechałem o 7, skończyłem o godzinie 17. Przerwa jakaś tam była krótka, pół godziny. No nie wiem ile zapisać godzin. A on, aha, bo jeszcze, bo on mi wczoraj dał taki kalendarz. I mi mówi, że w tym kalendarzu muszę zapisywać, kiedy, co robiłem, żebym nie zapomniał. No a ja nic nie zapisałem w poniedziałek, poszedłem do domu, nie? No teraz idę do starego, że mi godziny podpisał, a on się pyta, i pytam się go, ile godzin mam wpisać. On nie wie, mówi. Ja mówię, no byłem od 7 do 17, to ile to jest godzin pracy? No dostałeś przecież kalendarz, miałeś w kalendarzu zapisywać. Ja mówię, miałem zapisywać, ale nic nie zapisałem, bo nie wiedziałem, co mam napisać, dlatego się teraz pytam. No i zaczyna się dyskusja. On nie wie, może 8 godzin, może 9, może 10, może 12, mówi. Co myślę, oho, to się nie dogadamy. Mówię do niego, to ja wpiszę 8. Dobrze, wpisz 8. Wpisałem 8, cyk, podpisał mi, mówię, tu są klucze od auta, auto stoi na górze, ciał i poszedłem od głupków. Także masakra, no można na takich ludzi trafić. Można na takich trafić. Ja na takiego trafiłem, tak jak mówię, kilka lat temu. Pracowałem tam co prawda 2 tygodnie, ale pewnie tylko dlatego, że miał zlecenie, które musiał zrobić w terminie i mnie przytrzymał 2 tygodnie, ale byłem szczęśliwy, jak się stamtąd zwolniłem, jak mnie już zwolnił. No i tutaj sytuacja podobna. Także można na takich głupków trafić. Także na razie chwilowo, aktualnie znowu jestem wolny, ale mam od wtorku pracę w Stans i będę tam pracował prawdopodobnie, jak nic się nie wydarzy, do końca roku. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Jestem na lotnisku w Zurychu. Ponieważ mam dzisiaj wolne, jadę podpisać umowę do Stans, więc przejeżdżałem
koło lotniska w Zurychu i postanowiłem odwiedzić. Nie wiem, nie orientuję się, ponieważ jestem tu pierwszy raz, ale gdzieś jadę, do góry. Jest kolejka do prawy. No, spory obiekt, nie powiem. Spory obiekt. To są parkingi. Można sobie zostawić samochód i polecieć. No i jest samolot. Jak jest lotnisko, to musi być samolot. Samolotów w pieron. Tu są samoloty. Tam w głębi samoloty. Tam znowu samoloty. Wszędzie samoloty. Jak to na lotnisku. Zwiedzam lotnisko w Zurychu. Ogromny obiekt. No to jedyna okazja, żeby zobaczyć, bo za kilka dni opuszczam kanton Zurich i jadę do kantonu Nidwalden. Oczywiście, żeby wjechać tutaj samochodem, no to jest opłata, nie? Nie wiem ile, ale na pewno nie mało, ponieważ wiem z doświadczenia, że opłaty za wjazd na lotnisko są niemałe. Ale zaraz się dowiem, bo będę płacił. No tak jak myślałem, już zapłacone. Jadę dalej. Opłata za kilka minut stania. Na lotnisku 10 franków, ale musiałem tu być. Opuszczam teren lotniska. Tak jak mówiłem, zjadło mi 10 franków. No ale to być w Kloten i nie zobaczyć lotniska, to tak jak być w Rzymie i nie zobaczyć papieża, no. Obiekt jest spory, powiem tak. Nawet bardzo spory. Oho, nie tu, nie tu. Tylko tu, panie. Na autostradę. No więc tak, umowę podpisałem na pracę bezpośrednio z firmą, więc mam teraz no troszkę więcej jak miałem, bo znaczy tyle mam co miałem ostatnio, nie? Jak pracowałem w tej firmie bezpośrednio bez agencji. Plus wiadomo, auto służbowe, karta na paliwo. Także umowę podpisałem do końca roku. Teraz mam kilka dni wolnego. Od 1 października rozpoczynam pracę. Mam dostać jakiegoś jeszcze pomocnika z agencji. Mają wynająć, żebyśmy we dwóch byli. Nie wiem, co będziemy robić, nie pytałem się. Wszystko dowiem się 1 października.
międzyczasie za 20 franków zakupiłem takiego byka, takiego denona. To jest taki amplituner i dekoder do kina domowego. Mówiłem, że nic już nie będę kupował, no ale jak zobaczyłem tego denona, to musiałem go kupić. Co prawda nie dałem dużo, bo tylko, tak jak mówię, 20 franów, ale musiałem za to jechać po niego do St. Gallen. Jeszcze taka była śmieszna sytuacja, bo źle wpisałem do nawigacji, coś tam, nie wiem jak to się stało, i wyskoczyło mi miasteczko obok St. Gallen. No i przyjechałem tam i dzwonię do kobiety, już jest ciemno, bo to było po 19. No i mówię, że jestem, tu gdzie jest ten numer 5. Ona mówi, że no to tu jest ten numer, na balkonie stoi. Co myślę, jak na balkonie stoi, jak tu żadnych balkonów nie ma. No i szukamy się, szukamy. Ona w końcu zeszła na dół, mówi, że ja cię nie widzę. I ja dopiero później patrzę na nawigację, a tam inne miasto. I mówię do niej, że już wiem, o co chodzi. Po prostu jest inne miasto. A jakie miasto? No mówię jej, jakie? O, mówi, to jest 12 km od St. Gallen. No to dobra, mówię, to ja wsiadam i jadę. No i wsiadłem, pojechałem i denon jest. Bardzo ładny, niezniszczony, nieporysowany, nic. Wygląda, jakby wczoraj został wyjęty z pudełka. Tak więc dziękuję za dotrwanie do końca, za obejrzenie w całości mojego filmu. Tych, którzy oglądają mnie pierwszy raz, zachęcam do subskrybowania kanału, żeby kanał zasubskrybować. Pod filmem znajduje się taki napis subskrybuj. Trzeba nacisnąć ten napis, a później u góry taki wyskakuje dzwoneczek. To ten dzwoneczek też naciskamy. No i oczywiście zachęcam również do łapka w górę, jeśli film się podobał, i zapraszam do komentowania moich filmów. Na dzisiaj dziękuję, pozdrawiam, do następnego razu. Ciao!